Gdyby podpisano porozumienie, tak kształtowałyby się średnie pensje brutto nauczycieli. Licząc od 2017 roku, pensje wzrosłyby o niemal 20%. Siądźmy wspólnie i rozmawiajmy o tym. Rząd złożył kolejną propozycję. Przedstawiono dwa warianty zwiększenia nauczycielskiego pensum do 22 lub 24 godzin. Wtedy w ciągu kilku lat możliwy jest znaczący wzrost pensji. Jest konkretna propozycja. Nowy kontrakt społeczny dla nauczycieli. Jesteśmy gotowi do tego, żeby rozpatrzeć stanowisko strony rządowej w tej drugiej wersji, ale po załatwieniu naszego postulatu.